Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Gotuj Z. Dzisiaj moim gościem w oberży na Czarnym Groniu, gdzie nuda się nie uda, będą najlepsze gospodynie w Polsce. Będę gotował z panią Jadwigą. Zapraszam was do środka. Tak jak wspominałem, dzisiaj gotujemy w oberży na Czarnym Groniu ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich, których przedstawicielem akurat teraz przed kamerą ze mną tutaj jest pani Jadwiga. Witam pani Jadwigo. Witam. Co dzisiaj będziemy gotować? Ja na dzisiaj przygotowałam dwa rodzaje roladek drobiowych z fileta z kurczaka w wersji takiej dietetycznej. Będę po prostu jedne robić nadziewane szpinakiem z serem feta, drugie z takim szaszłyczkiem w środku będą nadziewane i będą zawijane w folię aluminiową i gotowane tylko w wodzie. Nie będą w ogóle smażone na tłuszczu, będzie to wersja bardzo dietetyczna. Teraz coraz to więcej zwracamy już na zdrowe żywienie, na diety. Dodatkiem do tego będą pączki ziemniaczane. Tak, i suróweczka z marchewki i druga z surowego selera. Czyli mięsiwo będzie, super. Będzie mięsiwo. Super, świetnie. Można rozpoczynać? Oczywiście, tak. Można po oliwie sobie troszeczkę folię aluminiową, bo filet jest mięsem bardzo suchym i dlatego, żeby się nam właśnie dobrze zawinął, nie przykleił do folii i smaruję sobie, tutaj mam szpinak usmażony już wcześniej z dodatkiem serka, fety i czosnku. Jest to właśnie taka wersja bardzo zdrowa i sobie formujemy roladkę. Leciutko mamy naoliwioną. Później jakaś praca dla mnie będzie, tak? Będzie. Ja pana będę prosić o pomoc. Nawet można do tej suróweczki z marchewki wetrzeć dwa jabłuszka. Tu jest i obieraczka jest czy nożykiem. I z dodatkiem będzie białego serka i chrzanu, ta suróweczka. Odwrotnie, nie majonez, tylko będzie dodatkiem właśnie biały serek z chrzanem, będzie dodatkiem. I takie roladeczki tutaj wkładam sobie tutaj na gotującą wodę. Drugą jeszcze zrobię te ze spinakiem. Pani tak szybko mówi. Bardzo szybko mówi, aż się przejęcie. Za szybko, za dużo chcę powiedzieć. Mam jeszcze dużo czasu, także spokojnie. Spokojnie, dobrze. A to jest prawda z tym powiedzeniem, że przez żołądek do serca? Tak mi się wydaje. To mąż musi być bardzo szczęśliwym facetem. Tylko tak się składa, że za mało jestem w domu i za mało czasu jest na przygotowywanie dla domowników. Nieraz mówią, mama, innym takie robisz, a w domu tak. No to nas tak troszkę... Tam panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich się śmieją, czyli one mają ten sam problem chyba? Tak, tak. To znaczy ich mężowie, tak? Czyli bez przerwy was nie ma w domu? Nie ma nas ciągle w domu. Wyjeżdżamy, jeździmy na spotkania, ale nam tak dobrze razem. Taka już rodzina, taka druga powstała rodzinka. Teraz będziemy przygotowywać suróweczki. Pan tutaj przygotowywuje, pomaga mi w przygotowaniu. Tak. Tu jest starta marchew na drobnej tarce. Do tego po prostu starte są jabłuszka na grubych oczkach, bo jabłka zawsze ścieramy na grubych oczkach. Marchew na drobny jest taka większa i dodatkiem, tak jak już wspomniałam, będzie biały ser i chrzan i doprawimy troszkę solą i pieprzem. Drugą suróweczkę będziemy robić surowego selera, będziemy ścierać i jest taka zasada, żeby nam seler nie ciemniał, bo zawsze panie się tego obawiają, że ten seler będzie ciemny. Zawsze trzeba zapamiętać, jak ja to mówię, jak pacierz, że seler zetrzeć wprost do śmietany czy jogurtu, żeby nie ściemniał. Musi mieć środowisko zakwaszone, bo się bardzo szybko utlenia, podobnie jak jabłuszko. I dlatego, żeby przygotowywać, ścierać seler, najpierw trzeba przygotować, zrobić, sporządzić sos. Dodaję tutaj, mam jogurt grecki, bo on jest taki gęściejszy i nie będzie taka rzedziutka. I możemy dodać jeszcze 2 łyżki majonezu, będzie taka troszkę smaczniejsza i zawsze do tego od razu wciskam cytrynkę. Przepraszam, że to tak targnęłam na pana. Podam jeszcze jedną połówkę, czy wystarczy jedna? Tak, może damy jeszcze drugą. Witaminy C nie zaszkodzi.
Pani tak mówiła o tym środowisku zakwaszonym dla selera, to trzeba być jeszcze jakimś chyba chemikiem, żeby być dobrym kucharzem, tak? No, wszystko by się przydało w kuchni, być właśnie alfą i omegą, jak się to mówi. Jeszcze znaczy trzeba wiele być kreatywnym, zasad. Tak? Tak, troszkę cukru. Zawsze, gdy dodamy i kwasu, i cukru, wtedy nam się, jak się dobrze macerują owoce i warzywa, wtedy wszystkie sok wypuszczają i takie jest wtedy taka soczysta, smaczna suróweczka. Tu pesteczki wpadły, ale to myślę, że nie zaszkodzi. I teraz, jeśli już mamy tak przygotowany sosik, możemy do tego teraz ścierać seler. I oczywiście też będziemy ścierać seler na drobnej tarce, a jabłuszka też będą na grubej. Jeśli to mogę mieszane, pana poprosić, oczywiście, to będziemy to ścierać teraz selerek do tego sosiku na drobnego. Czyli teraz seler może tutaj, być tak? Jabłuszka, to nie zaszkodzi. I tutaj teraz dodaję sobie serek. Troszkę chrzanu, łyżkę chrzanu. Ja tak nie wszystko i orzechy. Pamiętam, mam jeszcze tak mówi, że... mam jeszcze posiekane orzechy, też dodam do tej suróweczki. Myślę, że będzie jeszcze wzbogacona w magnez i w wiele cennych składników. A jak się pani w ogóle podoba w oberży? Super. Bardzo klimatycznie, prawda? Klimatycznie, tak. Miałam przyjemność już tutaj też być kiedyś, także bardzo piękne, ładne miejsce. W ogóle otoczenie Żyki, piękna tutaj okolica, piękny teren, także na pewno tutaj dobre klimaty. Posolimy troszkę, popieprzymy. Na pewno na cienkim ten seler? Seler na cienkim, nie jest to proste troszkę. Lepiej sobie może, ja tak zaproponuję, oprzeć sobie na i oprzeć sobie tarełko. O, teraz mi pani będzie ułatwiła lepiej życie. Nacisnąć. Byłby troszkę za twardy. Mhm. Mało czasu, żeby zmięknął. Zawsze suróweczki przygotowujemy bezpośrednio przed spożyciem, nie za wcześnie. Później tak nam podpływają sokiem, sosem i takie są nie za smaczne i nie za apetycznie wyglądają. Jestem taki troszeczkę nieprzyzwyczajony jako szlachcic, zawsze ktoś za mnie to robił, także. Serek był dosyć taki nie za rzadki i dlatego problem troszeczkę się nam to. Problem to jest z selerem. Ale teraz i co chwileczkę sobie tu dokładamy, mieszamy. Aha. I on nam więcej jeszcze nawet będzie bielał i nie okay. Ma obawy, że tutaj mamy małe łyżeczki, będziemy kosztować. Ale nie obijam się, no szybko to robię. Spoko. Staram się. Elegancko, super. Cieszę się, że mam pana do pomocy. Ja się cieszę, że to pani tutaj szefuje teraz. To pani wycinała te kwiaty z marchewki? Tak, zaraz będę wycinać właśnie. Wzięłam takie coś już tak do pokazania i zaraz udekoruję tą suróweczkę, zanim czyli pani ścieramy. Się pokaże widzom, jak wyciąć tak, takie kwiaty, pokażę, tak? Z przyjemnością. A co to są? To są to tulipany, czy co to jest? To, więcej takie krokusiki może. Krokusy, okay. Ja już pokażę, mam sobie, tutaj zabiorę sobie to bliżej. Wystarczy tylko ostry nożyk. Jeszcze sobie zabiorę sałatkę. I marchewka obrana. I sobie możemy wycinać takie kwiatuszki. Ścinamy marchewkę na taki stożek i sobie ciachamy i takie mamy kwiaty. I wkładamy sobie do wody i powstają nam jeszcze takie. Jeszcze raz, bo nie. Już, tak. Raz, dwa, trzy i cztery takie cięcia i odkręcamy. I mamy taki kwiatuszek. I następny. Kilka takich zrobimy magia. I sobie ładnie. Teraz, a na tą zrobimy róże z pomidorka. Róże z pomidora, no nie. Tak, będziemy robić. Ułożę tutaj te kwiatuszki. Zrobimy tutaj taki bukiecik z nich. Jak się więcej ułoży, to będzie taka właśnie rozetka kwiatowa. Zgadza się, tak? Później szkoda zjeść taką. Później rozdobę. Szkoda zjeść. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Może kiedy ten seler się zatrze. Ale już, już. I mamy taki efekt końcowy suróweczki. Z takim właśnie, taką rozetką z marcheweczki. A na jakim ogniu ten olej tak
No gdzieś, ja nigdy, to się nie mierzy temperatury. Takim średnim, czy na średnim, takim wyższym? Nie, jeśli będzie za mocny olej do smażenia pączków ziemniaczanych, to a? Wtedy one lubią wystrzelić, tak. Za szybko się robi skorupka z zewnątrz, a wewnątrz są nieusmażone. Czyli taka i połowa wystarczy, takie, tak? A jeśli za zimny, to nam wciągają tuż. I także tak, żeby był taki ciepły, ale nie przegrzany, gorący, ale nie przegrzany tuż. A tutaj mam właśnie, powiem może zanim pan tam kończy, tutaj mam zmielone ziemniaki, do tego mam dodaną mąkę ziemniaczaną, jajka, majeranek, bo żeby było takie lepsze trawienie, ponieważ są smażone na tłuszczu, dlatego żeby troszeczkę złagodzić dla podniebienia, to jest dodany majeranek i soli troszkę do smaku. Nic więcej tutaj nie ma. I jeśli będzie ciepły olej gorący, będę smażyć te pączki i będę wykładać na ręcznik papierowy, żeby osączyć jak najwięcej z nadmiaru tłuszczu. Tutaj zobaczymy, co się dzieje w rolatkach. Gotują się nam elegancko. Za chwileczkę będą gotowe i będziemy wnet podawać. Co nam jeszcze? Jeszcze por nam został do posiekania. Do tej suróweczki. Pan może będzie jabłuszka, a zetrze już na grube jutek, a ja sobie posiekam por. Czyli teraz jeszcze jabłka do tego, jabłka, tak? Do tego. A ja sobie posiekam por. Dodamy sobie por. Dzisiaj jestem skazany na tarkę. Na tarkę, na tarkę. Już pan ma taką wprawę. Por, taka rada, porada. Por czasem są problemy, niektórzy mają właśnie mało por, wykorzystują do surówek, że po prostu później mają tak problemy trawienne. Ja tak radzę, jeśli teraz jesienią jest najsmaczniejszy jest por, można sobie właśnie taki por posiekać w ten sposób, co ja siekam, drobniutko w pół talarki i sobie zamrozić. I wtedy poprzez zamrożenie on traci, właśnie zmniejsza się jego takie działanie właśnie, że nam się czyli tak odbija. Czyli za dużo pora, tak, to gorsze trawienie, to tak? Gorsze wzdęcia. On dobrze działa na trawienie, tylko że niektórym osobom, co mają problemy z wątrobą, woreczkiem żółciowym szkodzi. A po zamrożeniu on jest właśnie łagodniejszy, bo niektórzy sparzają tak wodą jak cebula, gorącą, tak? Jak cebula. Cebulę to jest też bardzo dobrze, jeśli dodajemy, pan mnie naprowadził, jeśli dodajemy do którejkolwiek surówki, też jest bardzo dobrze. Nie zaczyna, zawsze zacząć od cebuli, jest taka rada. Wtedy do cebuli dajemy troszkę soli, pieprzu, oleju przede wszystkim i cukru i troszkę zakwaszamy i później sobie ścieramy resztę dodatków czy siekamy. Wtedy za ten czas cebula się tak zmaceruje, jest taka mięciutka, jakby już była zaparzona i wtedy też bardzo łagodnie działa na nasz układ trawienny. A jak sprawdzić, czy olej jest już dobry? Ja sprawdzam ręką, jeszcze czyli za mało. Wkładamy palec, tak? Nie w palec, daję dłoń tak jak do piekarnika, okay. Też się czasem, jeśli nie ma dobrego termostatu. Sprawdzam, jeszcze jest za mało nagrzane. Okay. Może popuścimy, może podkręcimy troszkę. Podkręcimy, tak? Może troszkę podkręcimy. Teraz pani Jadzia za mnie dokończy tutaj, że tak powiem, tarcie jabłka, a ja przejdę teraz porozmawiać z paniami. Ponieważ to jest, nie wiem, czy to jest przez moje wrodzone lenistwo. Ja mogę usiąść między paniami? Jasne. Tutaj? A dobra, to pani Czesia niech nie wychodzi już, to ja sobie tak usiądę. Może koszyk damy jeszcze? No nie. Jest koszyk. A więc, drogie panie, jak to jest być najlepszą gospodynią w Polsce? Ja myślę, że to jest wielkie wyzwanie było w ogóle przystąpić do tego konkursu, ponieważ był to konkurs ogólnopolski. My tutaj w Andrychowie i w okolicy nie wiemy, jak pracują gospodynie na Mazowszu czy w innych regionach. Niemniej jednak trzeba było opisać swoją pracę. Nasza praca to jest 15 lat, wydana jest broszurka na ten temat, więc po prostu opisałyśmy 15 lat naszej pracy, dzieląc ją na pewne ścieżki. Czyli tak jak mamy w statucie, tradycja, później dożynki, współpraca z samorządem lokalnym, praca z młodzieżą, rękodzieło artystyczne, no i po prostu praca z seniorami, ponieważ nasza praca jest w dużej mierze także poświęcona na spotkania i pracę z seniorkami. No i tak wysłałyśmy takie jakby sprawozdanie, może opis, no i po prostu znalazłyśmy się najpierw jako w trójce województwa małopolskiego, potem jako w jedynce, no i później w Licheniu. A jak w ogóle się panią tutaj podoba na Czarnym Groniu? Czy chciałyby panie tutaj częściej gotować? Osobiście, jeżeli mogę na to pytanie ja odpowiedzieć, to ja tu byłam na otwarciu.
byłam pod wielkim wrażeniem w ogóle lokalu, atmosfery, położenia, wystroju, no i przede wszystkim wielkiego szacunku, jak gospodarze przyjęli tych gości. No i tak to się zaczęło tutaj. Później jak pan Rucinek ukończył tamten hotel, no to tam korzystamy z tej dużej sali, po prostu tak, tej najpiękniejszej sali. Dla mnie był na przykład, pierwszy raz widziałam taką salę, żeby u góry było okno i tam ludzie patrzą, co my tam robimy na dole. Nie? No. Natomiast dużo ja też... przepraszam, że przerwę na tak? Pani Jadziu, czy coś pomóc, czy już kończymy, czy jeszcze, mogę tu jeszcze prowadzić dyskusję? Dobrze. My tak mówimy o tych najlepszych gospodyniach, ale tutaj siedzi pani Halinka. Tak właśnie widzę, że pani cały czas coś ale tu dzierga. Nic pani nie mówi. Jej wieniec to był pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich w Miechowie, więc było 36 wieńcy i ten jeden wieniec został wybrany przez komisję składającą się ze znawców sztuki, z etnografów, więc ja myślę, że wielkie ukłony tutaj w tym kierunku. Czy to był pani autorski pomysł na ten tak. wieniec? Wszystkie moje rzeczy, które robię, kwiaty i tutaj te szydełkowe rzeczy, to są moje autorskie rzeczy. Zresztą sama się zresztą uczyłam, jestem samoukiem do tego. No i tak gdzieś tam coś mnie zainspiruje, czy to w przyrodzie, czy gdzieś tam coś zobaczę ciekawego i wtedy próbuję to po prostu robić. Metodą prób i błędów. A z wieńcem podobnie. Wieniec, jak mam jakiś pomysł, to rysuję. Nawet w nocy potrafię wstać, tam jakiś zarys sobie robię, a potem powoli ten wieniec powstaje. No i tak powstał także ten wieniec, który był zatytułowany zgodnie z rokiem mijającym, rokiem miłosierdzia, błogosławieni miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No i ten wieniec właśnie spodobał się bardzo, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. A te tutaj, te takie tutaj bajery, takie koronkowe, to kto to przygotował? Właśnie pani Halinka. Też pani Halinka, tak? Tak. A pani co przygotowała? A ja jestem od organizowania różnych spotkań, na przykład, żeby gospodynie się rozwijały, jeździmy do teatru. Teraz jedziemy na Śląską Galę Humoru, Andrzejkową Śląską Galę Humoru 27, więc ja takie sprawy. Czyli pani jest menadżerem, tak? No, można tak nazwać. Wszystko jest darem. Talenty, trud, wielkie serce i ludzie pomagający. I tylko w takich okolicznościach możemy mówić o sukcesie. To się sprawdziło po prostu na naszej organizacji. Dzięki Małopolskiej Spółdzielni Handlowej powstała ta organizacja. 16 lat temu, to jeszcze w ogóle wtedy nikt nie słyszał o stowarzyszeniach gospodyń. My jesteśmy takim stowarzyszeniem trochę no, wyjątkowym, bo do nas należą gospodynie jako osoby fizyczne. Jest nas ponad 300 naprawdę i to wspólne działanie daje te efekty i pracujemy na różnych płaszczyznach. To jest po prostu jeden fragment, a tu jest nasza Elusia Perełka. Pani Elusia, tak? Tak. Elżbieta. Pani Elżbieta, przepraszam bardzo za spoufałość. Nie szkodzi, można. Pani przygotowuje kwiaty teraz. Tak, fiołki alpejskie, czyliż zrobione. Wyka pany fiołek alpejski. Czyli pani się specjalizuje we florystyce, tak? Nie tylko. Organizujemy kursy ze stowarzyszenia, to też prowadzę jak pani Halinka, nie? I z dziećmi, i z młodzieżą, i z paniami. To w zależności. No, ostatnio żeśmy mieli malowanie na szkle witrażowe, bardzo ładny ten kurs był. Dużo było pań chętnych. Robiły z rzeczy, które się na przykład tak słoiczki, które się eliminuje z kuchni, nie? Ale malowaliśmy ładnie, podpisywaliśmy czy tam coś i były piękne sprawy, żeby zrobić. A taki kontusz byście pani potrafiły uszyć? Nie wiem, czy to jest kontusz, ale bardzo mi się podoba i chciałem taki jeden zamówić dla siebie. My jak się zaprzemy, to wszystko zrobimy. Ostatnio realizowaliśmy taki piękny program ekogospodyni, mamy rady na odpady. Właśnie i to z tego było malowanie na tym szkle, były inne rzeczy, żeby dzisiaj tak idziemy i kupujemy praktycznie, nie? Natomiast żeby wykorzystać to, co mamy w domu. Recykling tak zwany. Tak. Dokładnie. Zabawki, malować. Różne takie historie związane z domem.
Ja myślę, jeśli mogę jeszcze, że nasz sukces w ogóle nie jest takim dziełem przypadku, że myślę, że wszystkie panie, wszystkie gospodynie wkładają to tyle serca, tyle to jest jakby cząstka, jak nawet ja coś robię, myślę, że koleżanki również wkładamy kawałek siebie, kawałek duszy. To nie jest takie zwykłe pójść do sklepu i kupić tam coś sobie na choinkę, ale w każdej z tych rzeczy, które tutaj są na choinkę, czy to będzie gwiazdka, czy bombka, jest kawałek nas. Jeśli nam się to podoba, to znaczy, że wtedy sobie to cenimy same, no i tak życie się toczy. Dziękuję bardzo, to tym pięknym akcentem skończmy tą rozmowę, bo widzę, że pani Jadwiga mnie tam już woła bardzo. Jeżeli mogę, ja chciałam przy tej okazji, bo wiem, że gospodynie oglądają, przy tej okazji chciałam wszystkim podziękować, którzy nam pomagają, no a gospodyniom szczególnie, ponieważ teraz przygotowują już potrawy na konkurs wigilijny. Pozdrawiam wszystkie gospodynie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Czyli nasze pączki ziemniaczane mamy już w oleju. Tutaj już pani Jadzia je właśnie tam obraca. Rumienią się nam. Trzeba na złoty kolor usmażyć i tak jak wspomniałam, wyjąć naręcznik papierowy, żeby osączyć z cukru. Tutaj rolandeczki już sobie tak nadmiaru tłuszczu, żeby były dla naszego zdrowia przyjemne. A za ten czas przygotuję tutaj różę z pomidora, jak obiecałam. Będę obierać. Wystarczy tylko dobry pomidor. A to może pani zrobi jeden pomidor, a ja będę patrzył, jak pani to robi i też zrobię drugiego. Jednego, proszę tak? bardzo. Okay. Obieramy tak, jak pan jabłuszko obierał. Aha. Zaczynamy po prostu od góry i cienko musimy uważać, żeby nam nie pękła skórka, bo jak nam już pęknie i później będziemy zwijać w różę. Już pęknie, to bardzo kaplica. Proste, to już będzie mała róża. Będziemy i jak się uda, to cienko. Obieramy, a pomidorka sobie można na kanapkę wykorzystać, czy do jakiejś suróweczki, sałateczki. Do tej też byśmy mogli wkroić, ale już nie będziemy dzisiaj. Mamy obranego pomidorka. To całą tak muszę... Tak, całą do końca, bo będzie... I teraz jak rozpoczynaliśmy obieranie... Chwilę, tylko dokończę. Dobrze, już czekam, Idzie panu jak złoto, elegancko. Oj tam, super. Super, będziemy konkurować chyba niedługo. I teraz od tej strony, co pan zaczynał, zaczynamy sobie zwijać. I tak na dłoni okręcamy sobie, okręcamy. Taki stożek, tak? Taki stożek i w koło. Patrzę na pączki w międzyczasie. I sobie kręcimy. Już, no super. Jeszcze pana będzie. I mamy różę. Damy jakiegoś listu. W nocy był mróz i te ładne listki omarzły. Ale coś tutaj pokombinujemy, żeby nam to się jakoś ładniej prezentowało. To mogę ją gdzieś tutaj tak... No możemy ją tutaj gdzieś albo ułożyć ładnie na talerzyku. Na zielonym. No, nawet ładna. Bardzo piękna, naprawdę. I w ten sposób, nie że proste. Proste, banalne wręcz. Jakby ktoś nie nadążał, to tutaj gdzieś będzie taki przycisk pauzy, można sobie zawsze zatrzymać, wszystko to przerobić w głowie i później puścić jeszcze raz. A jak to było z tym selerem, bo tutaj ciekawe w ogóle historie słyszałem. No seler właśnie ma bardzo dużo witamin, jest przeciw arteriosklerozie, przeciw chorobom reumatycznym. Nie, to akurat to mnie nie interesuje. Bardzo dużo witamin i niedawno przeczytałam, udowodniono, że właśnie seler bardzo dobrze, powinni mężczyźni, jest bardzo dużo selera, zapobiega łysieniu i jeszcze innym męskim dolegliwościom. Wiecie. Wieku starczego. Czyli dużo selera. I nie tylko, dużo selera. Najlepiej pić sok z selera, wyciskać selera to naj... No i oczywiście surowego selera, surowy seler. Tutaj suróweczki mamy gotowe, to myślę, że będziemy już wyjmować rolatki. I będziemy, może sobie przełożymy na to, nie? I będziemy jeść już, tak? I będziemy, tak, i będziemy okay. mogli, tylko mamy talerze. Tu mamy już wyłączone. Czy tu zrobić więcej miejsca? Rolatki tutaj mamy gotowane w wodzie i teraz będziemy wyjmowali i zaraz pokażę, jak w środku wyglądają. Mamy dwie wersje. Wyjmujemy, tutaj był ten szaszłyczek nabity na wykałaczkę, więc go wyjmujemy. I teraz będziemy przecinać. Bierzemy i tutaj. Tam przecinamy zawsze wzdłuż. To jest taka łódeczka, powinna powstać w środku. Taka kolorowa łódeczka. Mamy tutaj. Były pieczareczki, kolorowe papryczki i mamy, a tutaj mamy ze szpinaczkiem rolatkę. I mamy ze szpinakiem.
mamy w taką i taką wersję. Pięknie się prezentują. I jeśli nawet chcemy na przyjęcie podać, to zamiast robić dwie takie same, podać połóweczki, to można podać jedną taką, drugą taką i w taki będzie kolorowszy talerz. No i zwracam jeszcze raz uwagę, że to jest całkiem bez tłuszczu, w folii, w wodzie gotowany, w czystej wodzie, bez żadnego dodatku. Drobinka suróweczki. Z marcheweczki z krzanem i z serkiem krzanowym i druga biała selera. Czyli tak po polsku, mięsa trzy czwarte talerza, a surówki dwie łyżki. Róża, jeszcze coś, jeszcze mogę wyciąć. Co pani jeszcze wytnie? Łabędzia, no ja jestem bardzo... Łabędzia pani wytnie, no tego się mogłem spodziewać. Łabędzia z jabłuszko, ostrzelają, zmniejszamy. Strzelają. Panie tu przypilnuje mi, jak poproszę. Dobrze. Ładnie. Dobrze, jeszcze pookręcać. To tutaj odstawimy. Zrobimy to miejsce nieładnie. Ja będę panią tutaj chronił, bo mam gruby tutaj kontusz na sobie. Tak. Gorzej z twarzą. Mamy tutaj jabłko i możemy utworzyć sobie takiego a la łabędzia. No nie może, różnie to niektórzy różne nazwy ptaszków nazywają, ale w ten sposób ścinamy sobie tutaj podstawka, żeby była. Muszę sobie wyciąć łapki, mam troszkę śliskie z tego. Wycinamy sobie w takie trójkąciki. Można kilka razy, jak większe jabłko, można więcej takich wcień zrobić. Teraz robimy z boku, bo trzeba mu jakieś skrzydła będzie zrobić i zaraz będziemy z tym rozjeżdżać. I jeszcze raz. Do tego nam są potrzebne wykałaczki, ale mam też. I mówi pani, teraz sobie, że z tego wyjdzie łabędź, tak? Albo łabędzica, ale jest ogonek mały, to tutaj robimy skrzydełka, no i będzie mu brakować szyi i zaraz mu zrobimy szyję. Jeszcze raz. Czy te pączki są już dobre, bo tak, troszkę tak, czuję się jak dobre. Saper tak, tutaj. Tak. Czyli co? Może na razie w ogóle wyłączymy, później usmażymy. Dobrze, wyłączamy. Tak zostanie to później. Mogę przełożyć na ten talerz? Bardzo proszę. Przekładamy na inny? Nie mamy nawet więcej. Tutaj się mi coś... Oj, mamy. Talerzy ci u nas dostatek. Także spokojnie. I teraz wszystko. Brakuje szyi, więc teraz musimy zrobić... Tutaj mam kawałeczek jabłuszka i formujemy taką namiastkę szyi łabędzia. Wyczniemy mu tu taki dziubek. I też na wykałaczce bijemy i mam tutaj gdzieś ziarenka pieprzu, trzeba mu oczy zrobić, żeby widział, co go czeka. Tutaj mu zrobimy oczka. To troszkę okrutne, bo wszyscy wiemy, co czeka tego łabędzia. I tutaj sobie bijemy i mamy takiego łabączka. Możemy go posadzić na listku sałatki, żeby miał takie swoje gniazdko. I mamy takiego sobie łabędzia. No, tak, wszystko proste, szybciutko. Wszystko można pięknie, sobie tutaj tak. Wszyscy biją, brawo. Można. No, dziękuję. Niesamowita atmosfera. Dziękuję bardzo. Czyli co? Czyli to już w zasadzie tyle, tak? Wszystko tak zrobiliśmy teraz. Teraz będziemy kosztować. Będziemy degustować. Dziękuję pani Jadwigo za... za pomoc. Za pomoc. Ja dziękuję. Dziękuję, za że pomoc odwaliła bardzo. Pani za mnie całą robotę tutaj. No. No to jest niesamowite, co pani potraficie. No i jeszcze tutaj zapomniałam powiedzieć, że tu są moje takie rurki z kremem. One rurki są z kremem takie i ze spirytusem. Z esencją. Taką z dobrą ważne. Esencją, tak. Że też bardzo proszę się poczęstować. Są na świeżutko robione. Z ciasta kruchodrożdżowego, krem taki na żółtkach. No i z tą esencją taką właśnie w środku. No dobrze, czyli przejdziemy teraz może do stołu, spróbujemy, co tam pani przygotowała dla nas.
I to tyle w sumie. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek z serii Gotuj Z, a my teraz przejdziemy spróbować, skosztować tego, co Pani Jadwiga tutaj właśnie przygotowała z pomocą mej skromnej, szlacheckiej dziękuję osoby. Dziękuję pięknie. Dziękuję, dziękuję bardzo. I zapraszamy bardzo Was, mi również, zapraszamy Was oczywiście do Oberży i na Czarny Groń, gdzie nuda, jak widzicie, się nie uda. Zgadza. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.